Profesor Marian Przełęcki, logik i filozof, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej, uczeń Tadeusza Kotarbińskiego, Kazimierza Ajdukiewicza i Janiny Kotarbińskiej. Urodził się 17 maja 1923 roku w Katowicach. W latach 1947-1952 pracował w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1952-1993 w Uniwersytecie Warszawskim. Meloman i koneser literatury, w szczególności poezji. Kawaler Orderu Polonia Restituta, laureat pierwszej ogólnopolskiej nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ważniejsze książki profesora to The Logic of Empirical Theories, Chrześcijaństwo niewierzących, studia z metodologii formalnej, poza granicami nauki, z semantyki poznania pozanaukowego, lektury platońskie, o rozumności i dobrobycie, propozycje i morały, sens i prawda w etyce, intuicje moralne, Within and Beyond the Limits of Science, w poszukiwaniu najwyższych wartości. Z profesorem Marianem Przełęckim rozmawia Anna Brożek, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, filozof i pianistka. Jak doszło do tego, że zainteresował się pan profesor filozofią? Zainteresowałem się filozofią nie jako możliwym zawodem, tylko ze względów światopoglądowych. To był okres bezpośrednio po wojnie, kiedy ja przeżywałem pewne światopoglądowe rozterki, wątpliwości. Po okresie takiej młodzieńczej religijności nastąpił okres jakichś właśnie wątpliwości i szukałem w filozofii po prostu odpowiedzi na te pytania. Wydawało mi się na tyle ważne, trudno żyć, jeżeli się tego nie rozstrzygnie. Wydaje się, że wiele osób zaczyna studia filozoficzne właśnie chcąc poznać odpowiedzi na takie fundamentalne pytania. Tak, i mnie to nie dziwi zupełnie. Tak pojmował istotę filozofii Leszek Kołakowski. I tak pojmował ją Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et Ratio. Pisał tam, że głównym celem filozofii jest formułowanie pytania o sens życia i poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie. Tak właśnie jak ci młodzi ludzie. W pewnym jednak momencie uprawianie filozofii stało się pana profesora zawodem. Tak. A czy rozważał pan profesor inne zawody na swojej drodze życiowej, inne drogi życiowe? Nie, w zasadzie nie. To znaczy w czasie studiów filozoficznych zastanawiałem się na przykład, czy nie zająć się raczej psychologią. Wtedy w tym ówczesnym programie filozofii, studiów filozoficznych, psychologia zajmowała dosyć ważne miejsce, więc dość dużo uczyłem się tej psychologii i zainteresowała mnie. Ale po jakimś czasie zrezygnowałem jednak z tego. Pozostała potem moja praca magisterska, która nosiła tytuł o uzasadnianiu jednostkowych zdań psychologicznych o cudzych doznaniach. Ale studiował pan profesor przez jakiś czas także fizykę. Czy to było pewne uzupełnienie studiów filozoficznych? Tak, to znaczy po zakończeniu, po magisterium z filozofii zapisałem się po prostu na studia z fizyki. Zachęciła mnie do tego profesor Kotarbińska. Ona uważała, że jeżeli się uprawia metodologię nauk empirycznych, a tym się właśnie zajmowałem, to powinno się taką naukę empiryczną jak fizykę znać jednak lepiej, prawda? No i próbowałem wobec tego tych studiów fizycznych. Ale to nie trwało dłużej niż jakieś półtora roku. Potem musiałem się przeprowadzić do Warszawy i zrezygnowałem z tych studiów. Zresztą przekonany o tym, że to są dla mnie studia za trudne. Dlaczego? To one wymagają specjalnych uzdolnień. Słuchałem
wykładu z analizy matematycznej razem z takim młodym człowiekiem, który rozpoczynał dopiero studia uniwersyteckie. Ja z pewnym trudem śledziłem dowód jakiegoś twierdzenia, który profesor podawał, a on po zakończeniu tego dowodu mówił: panie profesorze, przecież to można uprościć. To więc to pognębiło mnie ostatecznie. Rozumiem. Wszyscy, którzy pana profesora znają, wiedzą, że inspiracją części spośród badań filozoficznych, które pan profesor przeprowadzał, były dzieła innych filozofów, ale także poezja, beletrystyka. Które spośród tych lektur ocenia pan profesor jako najważniejsze, takie, które wpłynęły na pana profesora w największym stopniu? A które z nich być może poleciłby pan profesor młodym osobom, które chciałyby rozbudzić w sobie pasję filozofowania? Młodym osobom nie polecałbym niczego, bo nie mam takiego poczucia, że wiem, co jest im potrzebne. Ja w ogóle bardzo dużo czytałem, lubiłem czytać i czytałem, więc między innymi właśnie literaturę piękną. I do dziś dnia uważam, że jakieś światopoglądowe, może nawet metafizyczne wizje łatwiej jest przekazać przez literaturę piękną. I tak też, takie też one, ta lektura wpływ na mnie miała. No są pewne dzieła, które wyraźnie odegrały wyraźną rolę w moich poglądach. Na przykład Tolstoj. Przeczytałem tego Tolstoja, pamiętam, w czasie pierwszej zimy wojennej, kiedyśmy byli u wuja w Borsławiu. On miał w swojej bibliotece całego Tolstoja po polsku przetłumaczonego. I ta lektura wywarła na mnie wielkie wrażenie. To nie tylko pisarz genialny, ale w takich na przykład dziełach jego, jak Zmartwychwstanie, jest właśnie coś, co potem stało mi się bliskie. Jest próba stworzenia, określenia jakiejś moralności chrześcijańskiej, która byłaby wolna od takiej dogmatyki chrześcijańskiej. Potem sam coś takiego próbowałem robić i myślę, że jakieś początki tego między innymi wywodzą się na przykład właśnie z lektury Tolstoja. Przed wojną też już mnie te lektury filozoficzne zainteresowały. Ja mówiłem kiedyś, że jak opuszczałem dom we wrześniu 1939 roku, to na moim biurku został Zaratustra niczego. Już nie pamiętam, dlaczego go czytałem, ale wiem, że czytałem go z zapałem. No a w czasie wojny był taki okres, kiedy czytywałem świętego Augustyna, Platona, jakieś dialogi, no i Pascala. Te myśli Pascala odegrały wielką rolę i do dziś dnia odgrywają we mnie. Więc ta rola literatury pięknej w filozofii wydaje mi się bardzo ważna. A co takiego jest szczególnego w języku literackim, w języku poezji, w języku powieści, że te wizje metafizyczne tworzone przez autorów tych wizji są takie sugestywne? No najlepiej dać przykład. Gdyby mnie ktoś zapytał o moją wizję świata, o mój stosunek do świata, to najchętniej odpowiedziałbym mu wierszem.
Nad wodą wielką i czystą stały rzędami opoki. I woda tonią przejrzystą odbiła twarze ich czarne. Nad wodą wielką i czystą przebiegły czarne obłoki. I woda tonią przejrzystą odbiła kształty ich marne. Nad wodą wielką i czystą błysnęło wzdłuż i grom ryknął. I woda tonią przejrzystą odbiła światło. Głos zniknął, a woda jak dawniej czysta stoi wielka i przejrzysta. Tę wodę widzę dokoła i wszystko wiernie odbijam. I dumne opoki czoła i błyskawice pomijam. Skałą czego stać i grozić, obłokom deszcze przewozić, błyskawicą grzmieć i ginąć, mnie płynąć, płynąć i płynąć. Tak to trudno jest powiedzieć inaczej. Przemijalność wszystkich zjawisk tego świata, akceptacja tej przemijalności, własna, odmienna droga, dystans do tego świata, postawa widza raczej niż aktywnego uczestnika. Cytowałem kiedyś słowa Iwaszkiewicza z jego dzienników. Wszyscy się uganiają za czymś, zamiast żebyśmy razem usiedli na brzegu drogi i patrzyli, jak przemija świat. To coś takiego próbuję robić. Ale w swojej twórczości filozoficznej podjął też pan profesor zagadnienie pewnych elementów języka literackiego, w szczególności zagadnienie metafory. I teraz już widzę, dlaczego pan profesor tak uważnie tym problemem się zajął, czyli jednak to nurtowało. Jak widzę pana profesora, jak to się dzieje, że język metafor tak. Jest tak sugestywny i tak wpływa na naszą wizję. No próbowałem jakoś odpowiedzieć na to pytanie, ale nie mam takiego poczucia, że udało mi się jakąś taką teorię, prawda, języka metaforycznego sformułować. Bo tych metafor jest wiele właśnie, no nie tylko w języku poezji, ale nawet właśnie w języku filozofii. Tak. Więc jest jakaś potrzeba zdania sobie sprawy z takiego dosłownego sensu, prawda, tych metaforycznych wyrażeń. No wynik jest tutaj w pewnym sensie wiadomy. Ten sens dosłowny nie jest jednoznacznie określony. To jest cała klasa parafraz właściwie, to co odpowiada jakiejś metaforze. No mimo to próbuje się określić, prawda, dla tych metaforycznych wyrażeń jakieś kryteria prawdy i fałszu. I można to w pewien sposób zrobić. Wróćmy może w takim razie na chwilę do pana profesora studiów. Po II wojnie światowej trafił pan profesor do Łodzi i tam podjął tak. Studia filozoficzne. Na czym te studia polegały i z kim pan profesor się tam zetknął? No to była ciekawa sytuacja, bo to były lata powojenne, a ja właściwie studiowałem tak jak przed wojną. Obowiązywał wtedy jeszcze aż do mojego magisterium w 1949 roku, obowiązywał program studiów filozoficznych przedwojennych. Mm-hmm. Było tych niewiele, parę egzaminów, dosyć trudnych i takich obszernych, ale zdawanych w dowolnej kolejności. No i nauczali nas profesorowie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. W Łodzi byli wtedy oboje kotarbińscy, oboje ososcy. Przyjeżdżał systematycznie Ajdukiewicz.
pracował tam też Henryk Melberg. Więc te studia, które ja wtedy miałem, można powiedzieć, do dyspozycji, to były właściwie przedwojenne studia w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. I w czasie tych studiów został pan profesor asystentem Janiny Kotarbińskiej. Tak, jeszcze w czasie swoich studiów. Jak to się stało? A to się stało w ten sposób. Najtrudniejszy dla wszystkich studentów był egzamin z elementów Kotarbińskiego. To był egzamin jednocześnie z logiki, z semiotyki, z metodologii, z teorii poznania. I ten egzamin sprawiał wielkie trudności. Ja go zdałem dobrze i profesor Kotarbińska przyjęła mnie na młodszego asystenta. Jednym z moich, no muszę powiedzieć, głównych zadań to było przygotowywanie studentów do tego egzaminu. Ja prowadziłem konsultacje i zbiorowe, i indywidualne z tymi studentami. No a poza tym obowiązki asystenta przed wojną to były inne. To był ktoś do pomocy profesorowi, prawda? Poza tym mieliśmy wtedy w zakładzie logiki własną bibliotekę. Ja tę bibliotekę musiałem prowadzić, robić zakupy, prawda, katalogować i wypożyczać. Wobec tego codziennie musiałem parę godzin być w zakładzie, żeby wypożyczać i te książki z biblioteki naszej. Oczywiście brałem udział w zajęciach dydaktycznych profesor Kotarbiński i protokołowałem zawsze jej seminarium. Każde posiedzenie seminarium cotygodniowe zaczynało się od odczytania protokołu z poprzedniego seminarium. Więc pracy miałem dużo, ale bardzo byłem szczęśliwy wtedy. Na tym pierwszym roku studiów no, tacy się ludzie zebrali, bardzo ciekawi, mili. Tam na pierwszym wykładzie, na którym byłem obecny, to poznałem Leszka Kołakowskiego, Klemensa Szaniawskiego i Jedy Lazari. Ten stosunek profesorów do nas był niezwykły. To nie ograniczał się tylko do tych kontaktów uniwersyteckich. Zarówno Ossowscy, jak i Kotarbińscy zapraszali nas do siebie, do domu. Rozmawialiśmy szczerze o wszystkich możliwych rzeczach, o filozofii, polityce. I sami zbieraliśmy się też na takich nocnych biesiadach filozoficznych. No właśnie, więc miał pan profesor okazję już w czasie studiów spotkać się z wielkimi osobowościami polskiej filozofii, no z najwybitniejszymi tak. przedstawicielami Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Wspomniał pan profesora Edukiewicza, Kotarbińskiego, tak. Kotarbińską, Ossowskich. Tak. Czym te osobowości się różniły? Która była najsilniejsza, która jakoś najsilniej na pana profesora wpłynęła? Ja myślę, że jednak Kotarbiński tutaj był. Każdy raz może nie wpłynął on najbardziej na moją pracę, na moją pracę naukową, prawda? Ale jednak ogólnie jego wpływ był chyba najsilniejszy. Ci wszyscy zresztą ludzie, i Ossowska, prawda, i Ajdukiewicz nawet też byli pod wpływem Kotarbińskiego. Więc ja mam takie poczucie, że no, byłem uczniem Kotarbińskiego. Tak? Chodzą takie pogłoski, że Kotarbiński i Ajdukiewicz nie darzyli się zbytnią sympatią. Czy to rzeczywiście tak było? Czy trudno to sobie znaczy, Ajdukiewicz pisał dość krytyczną recenzję na przykład elementów Kotarbińskiego, prawda? Więc może stąd się to wzięło. Poza tym inne usposobienia zupełnie. Ajdukiewicz był niesłychanie takim, jakby to powiedzieć,
nie miał w sobie nic takiego uroczystego, co Kotarbińskiego cechowało. I Dutkiewicz mówi, że to była różnica między Galicją i kongresówką. Ale nie, ale stosunki już wzajemne były serdeczne. Mimo jakichś tam fachowych krytyk, prawda? Wolno chyba powiedzieć, że tuż po wojnie, kiedy pan profesor studiował w Łodzi, to Łódź była intelektualną stolicą Polski. Wiadomo, jaka była sytuacja w Warszawie. No tak. Ale później przeprowadził się pan profesor do Warszawy. I tak. Z kim pan profesor tam współpracował? Ja się przeprowadziłem do Warszawy razem właśnie z Kotarbińskim. Po prostu. I więc pod tym względem to tam była kontynuacja, prawda? Można powiedzieć. Tak samo się przeprowadzili do Warszawy Ossoscy, prawda? Więc w zasadzie ci sami ludzie. To były tylko już w Warszawie, kiedy ja się przeprowadziłem, w takim może najgorszym pod tym względem roku, 52, to była o wiele trudniejsza sytuacja polityczna. Tak więc ja, można powiedzieć, byłem tutaj pod ochroną Kotarbińskich. Oni jednak, z nimi się bardzo liczono tam jednakże. No, ale wkrótce nastała w 54 roku jakieś elementy odwilży tak zwany, potem rok 56, który zmienił zupełnie sytuację. Ja już w swojej pracy po 56 roku właściwie nie odczuwałem żadnych jakichś ograniczeń. A w Warszawie byłem pracownikiem Zakładu Logiki, którego kierownikiem była Kotarbińska, i przez jakiś czas też na pół etatu byłem pracownikiem Zakładu Logiki w Polskiej Akademii Nauk, którego kierownikiem była Dutkiewicz. Więc można powiedzieć, że to był rodzaj współpracy, prawda, i z Kotarbińską, i z Kotarbińskim, zresztą też on prowadził tam seminaria. I z Ajdukiewiczem. Ajdukiewicz na przykład wymagał, żeby być obecnym na wszystkich jego zajęciach dydaktycznych, prawda? Kotarbińska, na seminarium, prawda, wymagała obecności. Tak samo zresztą Ajdukiewicz. Poza tym były cotygodniowe zebrania zakładowe. I na tych zebraniach zakładowych myśmy referowali albo lektury jakieś, albo swoje prace, dyskutowało się to wszystko. Kotarbiński też brał udział w tych zebraniach. Kotarbiński był przykładem krytyki opiekuńczej. Był kiedyś referat naszego kolegi na temat tam pojęcia liczby. No beznadziejny zupełnie. Kotarbiński zabrał głos i wszyscy czekali, co on powie. A on powiedział, że dowiedział się z tego referatu ciekawej rzeczy, że marszałków Napoleona było tyle, ile apostołów. 12. Przykład krytyki opiekuńczej. No, robiłem też, prawda, pod kierunkiem, można powiedzieć, profesor Kotarbiński, robiłem doktorat, prawda, ona była promotorem. Więc rodzaj współpracy. Potem w latach późniejszych, jedyny okres takiej rzeczywistej współpracy, to był krótki taki okres współpracy z Ryszardem Wójcickim. Myśmy tam nad podobnymi zagadnieniami się zajmowali. No z takich, prawda, można powiedzieć, metodologii, prawda, nauk empirycznych. I próbowaliśmy dowieść takiego ogólnego twierdzenia z teorii modeli, które nie było dowiedzione przez matematyków. No więc
No, rezultatem były takie nasze dwie wspólne prace. No, ale to był właściwie jedyny okres taki, kiedy rzeczywiście z kimś współpracowałem, tak ściśle, prawda? Z tego co pamiętam, to przekazywali sobie panowie profesorowie wyniki korespondencyjnie, jak to wyglądało. No tak, no Wójcicki mieszkał w Wrocławiu, ja w Warszawie, więc czasem, prawda, nawet wysyłaliśmy telegramy do siebie, prawda? Z jakimś tam nowych kroków do wojcie, prawda? Ale ja często bywałem we Wrocławiu. Bardzo mi się Wrocław zawsze podobał. No już trochę dowiedziałam się od pana profesora, jak wyglądała ta praca naukowa. Już wiemy o seminariach, o spotkaniach zakładowych. Ale chciałabym na ten temat dowiedzieć się jeszcze trochę więcej. Na temat tego, jak wyglądało życie i studenckie, i później życie naukowców w pana profesora czasach, jeżeli tak mogę się wyrazić. Dlatego, że współczesnym studentom i też młodym naukowcom trudno sobie wyobrazić, że kiedyś były czasy bez punktów ECTS, bez list filadelfijskich, bez oceny parametrycznej. I jestem ciekawa, jak to wtedy wyglądało. Jak wyglądała na przykład kwestia publikowania artykułów, jak wyglądała kwestia oceny naukowców, no i takie codzienne życie dydaktyczne. No, jeżeli chodzi o zajęcia dydaktyczne, no to ja myślę, że to jednak wyglądało podobnie. To były wykłady na ogół z jakimiś ćwiczeniami, które były związane z tymi wykładami, seminaria, na które się wybierało, prawda, w których się brało udział, jakieś wykłady monograficzne, na które się chodziło. Różnica może była ta, że nic nie było sformalizowanego. Nawet egzaminy właściwie zawsze były ustne. Nie było nawet czegoś takiego jak testy. Co nie było dobrą rzeczą. Mnie się wydaje, że jednak łatwiej jest nieraz o obiektywną ocenę, prawda, wtedy, kiedy się jednak coś takiego jak testy stosuje, ale sam tego nie znam. Natomiast przypominam sobie sytuację jeszcze w Łodzi, kiedy profesor Melberg miał jakieś tam usługowe wykłady z logiki dla biologów, zdaje się. I kiedyś byłem obecny przy jego egzaminie, kiedy on mówił studentce: no niech pani da ten indeks, niech pani tylko przestanie mówić. I wpisywał trójkę minus, żeby już nie mieć z nią do czynienia. No więc. A kwestia publikacji. Publikacji. Wiadomo, że było, tak, no to było właśnie trudniej. Tak, to tu jest wielka różnica. O publikacje było bardzo trudno, tak, bo z tego ukazywało się stosunkowo niewiele tych publikacji. Tak, to jest zasadnicza różnica. Natomiast, jak to gdzieś przeczytałem teraz, wszyscy piszą, nikt nie czyta. To prawda. Otóż wtedy tak nie było. Na ogół, jeżeli się coś napisało, to czytali, to dyskutowali, polemizowali. Więc pod tym względem można powiedzieć, było lepiej, prawda? Ale te trudności publikacji jednak to były wyraźne. Nawet nie ze względów jakichś ideologicznych, tylko takich finansowych po prostu. Ocena samych naukowców, filozofów, no też oczywiście całkowicie niesformalizowana. Ale jakoś się wiedziało, kto mądry, a kto nie mądry. Częścią pracy filozofa, częścią pracy naukowca były też podróże naukowe. Wiem, że pan profesor odbył wiele takich ciekawych podróży i chciałabym, żeby pan profesor opowiedział jakieś wrażenia z tych podróży, które były najciekawsze, ale też interesuje mnie to, jak wyglądało to zetknięcie polskiego filozofa z filozofami, ze światowymi sławami filozoficznymi, ze sławami świata zachodniego, ale może także wschodniego. Bardzo dużo polskich filozofów czuje pewne takie kompleksy względem właśnie tych filozofów światowych, tych, którzy są najczęściej cytowani, którzy są w tak zwanym obiegu. A jak to wyglądało z pana profesora perspektywy, kiedy pan profesor te właśnie sławy filozoficzne spotykał bezpośrednio, miał z nimi kontakt?
wygłaszam referaty na tych samych konferencjach. Więc ja bym powiedział tak, najważniejszy wyjazd zagraniczny ze względów naukowych to był bezpośrednio po moim doktoracie. Ja dostałem wtedy stypendium z Polskiej Akademii Nauk i wyjechałem na cały rok akademicki do Anglii. Pierwszy semestr byłem w Londynie, w University College. Tam pracowałem pod kierunkiem profesora Eyera, to był taki głośny angielski neopozytywista. A drugi semestr byłem w Cambridge, w King's College i tam pracowałem pod kierunkiem profesora Braithwaite'a. No więc brałem oczywiście udział, prawda, w ich zajęciach dydaktycznych, w jakimś seminarium, jakie prowadzili. Miałem jakiś referat, prawda, i u Eyera, i u Braithwaite'a. Poza tym spotykałem się z nimi co tydzień na takich rozmowach indywidualnych. Mm-hmm. Zupełnie nie miałem wrażenia takiego, żeby to był jakiś poziom wyższy niż w naszej mm-hmm. szkole warszawskiej. No potem wyjeżdżałem oczywiście na przeróżne konferencje, kongresy, gdzie zawsze miałem tam jakiś referat. Wyjeżdżałem rzadziej niż moi koledzy, bo właściwie wyjechać mogłem tylko wtedy, kiedy byłem na zaproszenie i kiedy zaproszenie i zwrot kosztów pobytu. Ale jednakże wyjeżdżałem często dosyć. No zapraszano mnie tam na jakieś wykłady, czasem nawet na jakieś cykle wykładów. Spotykałem się no, z natury rzeczy z tymi filozofami, można powiedzieć, analitycznymi, prawda, zachodnimi. I tutaj nie miałem żadnego poczucia jakiejś niższości, jeżeli tak można powiedzieć. Wiem, że pan profesor zetknął się na przykład bezpośrednio z Quine'em. Jakie pan profesor ma wspomnienia z tym spotkaniem? Z Quine'em zetknąłem się w Dubrowniku. W Dubrowniku był taki Międzynarodowy Instytut Filozoficzny. Ja tam z tym instytutem współpracowałem przez parę lat. Przyjeżdżałem do tego cudownego Dubrownika na wiosnę zawsze. No i kiedyś tam właśnie spotkałem Quine'a. Na tej samej konferencji mieliśmy referaty i on miał jakieś referaty, ja miałem. Ale do jakichś rozmów teoretycznych z nim nie doszło. On miał ochotę rozmawiać o swoim pobycie w Warszawie przed wojną. Ogromnie go cenił, uważał, że on bardzo wiele zyskał. Wtedy nauczył się w Warszawie i w ogóle bardzo mu się podobał ten pobyt. To znamienne, dlatego że podobne wspomnienia ma Karnap z pobytu w Polsce przed II wojną światową. Aha. Tak, i w swoich pamiętnikach na ten temat pisze. Także bardzo wiele się nauczył od polskich filozofów. No właśnie, tak. Więc bardzo miłe były te rozmowy z Quine'em, ale to nie były rozmowy na tematy filozoficzne jednak, tak. On nie miał nawet ochoty chyba specjalnie na te tematy rozmawiać. No ja bardzo go cenię oczywiście. Ja kiedyś przestudiowałem tę jego Mathematical Logic, prawda, taki bardzo trudny podręcznik. No i oczywiście te filozoficzne prace czytywałem. Trochę mi jest obcy z tym swoim takim naturalistycznym, można powiedzieć, nastawieniem, ale oczywiście to jest wybitny filozof. Myśmy się spotykali z tymi filozofami zachodnimi. No właśnie głównie na takich międzynarodowych konferencjach jakichś dobyli. Ja osobiście wyjeżdżałem najczęściej właśnie do Anglii, do Austrii, do Włoch. Mieliśmy bliskie kontakty z logikami z Finlandii na przykład. Ale tak, jeżeli mam prawdę powiedzieć, to dla mnie te wyjazdy były najciekawsze turystycznego punktu widzenia. No nie zapomnę, no pierwszy mój pobyt nad tymi norweskimi fiordami, o których jako chłopiec marzyłem.
To było coś niezwykłego. A potem te nasze pobyty, bo z żoną na ogół wyjeżdżaliśmy na Sycylię na przykład. No, to nie tyle Sycylia, ile ta Wielka Grecja, prawda? To też były niezwykłe przeżycia zupełnie. Pamiętam tę świątynię w Segeście, na taki pusty, wysoki przełęczy. Przed tą świątynią pasterz pasący kozy, a obok amfiteatr na zboczu z takim widokiem rozległym na morze. Coś tak pięknego. Więc udało mi się wyjechać z różnych, prawda, tam powodów, no do Maroka na przykład, czy do Islandii, prawda, takie bardziej egzotyczne wyjazdy. A jak zazwyczaj spędzał pan profesor wakacje? A, to wakacje były dla mnie, prócz, no oczywiście, mojej pracy, najważniejsze w ogóle. To myśmy wyjeżdżali zwykle z żoną na jakieś 6 tygodni letnie. W góry, najczęściej w góry. Tak, najczęściej, początkowo w Tatry. Ale potem, kiedy zaczął się ten ścisk, prawda, w Zakopanem, w Tatrach, to zaczęliśmy wyjeżdżać gdzie indziej. W to pasmo babiogórskie i to tak od strony Orawy, Zubrzycy Górnej, w takim przysiłku, który się nazywał Zimna Dziura. Tam było pięknie, naprawdę. No i wyjeżdżaliśmy zazwyczaj z przyjaciółmi, najczęściej właśnie z Grzegorczykami. Więc to cudowna przyroda. No i jeszcze do tego te właśnie takie przyjacielskie stosunki z bliskimi ludźmi. A czy zabierał pan profesor ze sobą jakieś prace, czy też to był taki czas, w którym był zupełny odpoczynek? Ja można tak powiedzieć, na wszelki wypadek brałem ze sobą jakąś pracę. Nawet mam takie zdjęcie. W Zubrzycy Górnej siedzimy w ogrodzie przy takiej ławie. Ja piszę, wiem nawet co pisałem tam, jedną z swoich prac, a obok mnie Jerzy Nowosielski maluje ikonę. Maluje ikonę do miejscowej kapliczki. Tak. Więc pracowałem niekiedy, ale właśnie tak nie odczuwałem tu żadnej jakiejś presji, prawda? To nie było tak, żebym miał jakieś tam terminy, żebym coś musiał napisać. Wróćmy więc do zainteresowań filozoficznych pana profesora. Można chyba powiedzieć, że są takie dwa główne nurty tych zainteresowań. Z jednej strony logika, i z drugiej strony etyka, czy szerzej aksjologia. I ciekawa jestem, skąd właśnie te dwa nurty? Dlaczego na przykład nie podejmował pan profesor w zasadzie takich typowych problemów z dziedziny ontologii czy epistemologii? Czy dlatego, że w tak duchu neopozytywistycznym są to pseudoproblemy? Nie. Ale ta sprawa wymaga w ogóle bliższego wyjaśnienia. Ja bym tak powiedział. Moja działalność filozoficzna była z jednej strony działalnością uniwersytecką, a z drugiej pozauniwersytecką. Jeżeli chodzi o działalność uniwersytecką, to ja zajmowałem się tak szeroko rozumianą logiką, metodologią logiczną nauk empirycznych, tak można powiedzieć. Przez wszystkie swoje lata zawsze byłem pracownikiem zakładu logiki. Wszystkie moje zajęcia dydaktyczne to było nauczanie logiki, właśnie tak szeroko rozumianej logiki. Elementarną logikę nauczałem na pierwszym roku, na wyższych latach miałem takie wykłady bardziej zaawansowane, na przykład z teorii modeli, ale też z logiki. Nawet jeżeli ja prowadziłem seminarium filozoficzne, na którym poświęcone dialogom platońskim,
to w gruncie rzeczy była logiczna analiza argumentacji Platona. Mhm. Więc można powiedzieć, że to za co mi płacono, to była nauka logiki. A etyką, czy szerzej właśnie aksjologią, zajmowałem się poza uniwersytetem. Nigdy nie miałem takich zajęć na uniwersytecie. To były tylko moje publikacje, prawda, albo najczęściej w postaci jakichś esejów, prawda, ale to była działalność właśnie poza uniwersytecką. I to też dwojaka, można powiedzieć. Na przykładzie etyki najlepiej to pokazać. To z jednej strony była problematyka metaetyki. Więc taka, prawda, można powiedzieć, no też metodologia tego poznania etycznego, prawda. A z drugiej strony to była też uprawiana przeze mnie etyka normatywna po prostu. No na przykład ten zbiór esejów Chrześcijaństwo niewierzących to jest przykład no, takiej mojej etyki normatywnej. To jest coś, co się absolutnie nie nadawało do nauczania. Z tego się można było zwierzać komuś, ale nie nauczać go. Więc tutaj właśnie można powiedzieć, no właśnie dwojaka była tutaj ta problematyka. Z jednej strony, prawda, zajmowałem się taką problemem poznawczego statusu takich właśnie wyrażeń jak oceny, prawda, no, przede wszystkim oceny moralne, ale nie tylko. A z drugiej strony samą treścią tego po prostu. No tak jak właśnie to, na czym polega ta różnica między metaetyką i etyką. Jeżeli chodzi o metaetykę, to tutaj byłem, no można powiedzieć, no, wyznawcą, prawda, takiego stanowiska jak kognitywizm, prawda, jak intuicjonizm, to znaczy przypisywałem tym ocenom, prawda, wartość prawdy lub fałszu. Uważałem, że je poznajemy ostatecznie dzięki takiej elementarnej intuicji moralnej. To są bardzo poglądy takie, można powiedzieć, ryzykowne. Więc zarówno one są niedostatecznie znaczeniowo określone i niedostatecznie uzasadnione. To są takie dość ryzykowne hipotezy. Ale tak jak powiedziałem, to była moja działalność właśnie poza uniwersytecka. Odkąd wobec tego poszedłem na emeryturę, to się już swobodnie tą działalnością zajmowałem. Właśnie kluczowym takim pojęciem w pana profesora rozważaniach etycznych jest pojęcie intuicji moralnej. No, prawda. Czy pan profesor uważa, że te intuicje nasze podlegają jakiejś ocenie pod względem adekwatności? Czy uważa pan profesor, że można sobie te intuicje wyrabiać, nauczyć się jej? No, to znaczy, ja z taką satysfakcją zapoznałem się po raz pierwszy z poglądami Ajdukiewicza na ten temat, bo one mnie zaskoczyły, prawda? On właśnie tak stawia sprawę, że my wartości poznajemy. Poznajemy w naszych przeżyciach emocjonalnych. W tych przeżyciach emocjonalnych odsłania się jak gdyby wartość tego przedmiotu. Ja się teraz tam powoływałem na takie jakieś sformułowanie Sartra, który pisał, prawda, że nienawidzić kogoś to stanąć wobec kogoś, czyja nienawistność się ujawnia. No więc powstaje oczywiście wielki problem,
jeden dla kogoś jest nienawistny, a dla innego nie. No, więc ja temu poświęciłem trochę uwagi w tej swojej książeczce Sensi, prawda, w etyce. Tam rozważam właśnie między innymi sprawę sporów etycznych, prawda. Ja no, zakładam, to znaczy często jest tak, że te spory etyczne są pozorne, że one w gruncie rzeczy dotyczą czegoś innego. Dotyczą na przykład, dotyczą pewnych spraw faktycznych, z których ci ludzie nie zdają sobie sprawy. No ale nie zawsze tak jest. Czasem jest tak, że to są rzeczywiście pewne spory etyczne. Pewne spory etyczne, prawda? No i wtedy kognitywista właściwie powinien powiedzieć, jeden z nich ma rację, a drugi nie. No próbowałem jakoś się z tym uporać, to trudno byłoby mi teraz referować. Ale wierzę coś takiego, jak właśnie, jak pani mówi, to, że pewne te intuicje są adekwatne, a inne nie. Nawet coś takiego się robi wtedy, kiedy chodzi o zwykłe spostrzeganie. Też się wprowadza pojęcie idealnego obserwatora i trafne są te spostrzeżenia, które robi idealny obserwator. Więc oczywiście w przypadku tych intuicji moralnych jest bardzo trudno powiedzieć, jakie warunki musi spełniać ten idealny obserwator. Ale też coś takiego jest. No i jeżeli chodzi o te moje intuicje, prawda, już nie metaetyczne, ale etyczne, to ja się wyraźnie za czymś tutaj odpowiadam. Za taką etyką, która w moim właśnie rozumieniu jest no, etyką ewangeliczną, etyką litości, albo można powiedzieć tak jak u Schopenhauera, etyką współczucia. No to są przeróżne konsekwencje oczywiście takiego stanowiska etycznego, które tam nieraz rozważam. No właśnie, nazywa się pan profesor chrześcijaninem niewierzącym, jest nawet taki jest nawet tytuł jednej z najważniejszych pana profesora prac na ten temat. I ostatnio dodał pan profesor do tej autocharakterystyki, że to, że niewierzący, to zawdzięcza pan profesor głównie, w cudzysłowie zawdzięcza Kotarbińskiemu, a to, że jednak chrześcijanin, profesorowi Grzegorczykowi. Co jeszcze oprócz tych autorytetów wpłynęło na taką postawę pana profesora? Ja bym tylko tak powiedział. Oni nie wpłynęli na tą moją postawę, dlatego, że dla mnie byli jakimiś autorytetami. Tylko dzięki swojej argumentacji. Jak przyszedłem na te studia w 1945 roku i zapoznałem się z argumentacją, jaką Kotarbiński wysuwał za hipotezą taką, prawda, ateistyczną, prawda, to mnie ta argumentacja przekonała. A Grzegorczyk znowu potrafił prawdą religii chrześcijańskiej nadać taką, no na tyle, jak bym powiedział, swobodną interpretację, że one uzyskiwały dla mnie pewien uchwytny sens i jednocześnie sens, który nie był sprzeczny z moimi poczuciami moralnymi. Ale to jest po prostu, to można powiedzieć, no w jakimś stopniu mnie przekonali poprzez swoją argumentację, a nie dlatego, że byli dla mnie jakimiś, prawda, autorytetami specjalnie. No i jak rozumiem ponadto, te właśnie intuicje etyczne są po prostu udziałem pana profesora. Czyli rozumiem, że tutaj ta argumentacja no, jakoś zbiega się z... Tak.
Tak, tylko tu chodziło właśnie o stosunek, prawda, do jakichś takich prawd religijnych wyraźnie, prawda? Stosunek, można powiedzieć, etyki chrześcijańskiej do dogmatyki chrześcijańskiej, prawda? Właśnie nazywa się pan profesor ateistą, czy niewierzącym, ale trzeba tam powiedzieć wyraźna różnica pomiędzy ateizmem a antyklerykalizmem. Jak pan profesor ocenia to ostatnie zjawisko, czyli wezwania typu walczmy z Kościołem? Łatwo się domyśleć. No. Ja nawet, tak można powiedzieć, w jakimś sensie jestem ateistą. Ale oczywiście nie twierdzę, że wiem, że Pana Boga nie ma. To jest też dla mnie hipoteza. No hipoteza bardziej prawdopodobna niż hipoteza ateistyczna, ale nic więcej. A antyklerykałem nigdy nie byłem. To jest zupełnie obce. Potrafiński był antyklerykałem przed wojną, ale wtedy Kościół inną rolę pełnił niż dzisiaj. Po wojnie Kościół pełnił taką rolę, że ja zupełnie nie widziałem powodów do jakichkolwiek postaw antyklerykalnych. Nie ulega wątpliwości, że takim sztandarowym pana profesora dziełem w zakresie logiki jest logika teorii empirycznych. A co by pan profesor uznał za najważniejszą swoją pracę, najważniejsze swoje osiągnięcie w dziedzinie etyki, czy szerzej właśnie aksjologii? No tak, nie mówmy sztandarowa, tylko no coś charakterystycznego. No. Więc ta logika teorii empirycznych no rzeczywiście jest w jakimś stopniu charakterystyczna dla tej mojej problematyki logicznej, prawda? To jest mała książeczka, którą potem, prawda, no, kontynuowałem, rozwijając te myśli, modyfikując je w pewien sposób, ale rzeczywiście od tej logiki nauk empirycznych to, można powiedzieć, się zaczęło. No a jeżeli chodzi o etykę normatywną, to ja myślę, że to chrześcijaństwo niewierzących no, jest najlepszym przykładem tej etyki. Czy uważa pan profesor, że tradycyjna dydaktyka, a w szczególności dydaktyka akademicka jest potrzebna? Jak pan profesor uważa, jak powinna wyglądać dobra dydaktyka filozofii w szczególności? Czy dziś jest potrzebna? Czy dziś jest potrzebna, tak. Nic nie wiem, co dziś powinno być. Ja 20 lat żyję z dala w ogóle od życia uniwersyteckiego. Z tego 10 lat w tym zakładzie pokój i dobro. Moi znajomi nazywają go pensjonatem sióstr obliczanek. Ale żyję tu z dala od świata. To tak jak w tej pięknej pieśni Malera. Ich bin der Welt abhanden gekommen. No, straciłem kontakt ze światem. Nie znam tego świata, nie znam tych młodych ludzi, nie wiem, co im potrzeba. Tak mi się przypomina felieton Iwaszkiewicza o Zakopanem. Tak wspominał tęsknie Zakopane swojej młodości i tak krytycznie Zakopane dzisiejsze. A kończył ten felieton tak. Kiedy to piszę, wraca z Zakopanego mój wnuk. I jest zachwycony tak samo, jak ja byłem zachwycony młodości. Nie wiem, co tym młodym ludziom potrzeba. No więc przypuszczam, że pan profesor nie będzie też chciał odpowiedzieć na kolejne moje pytanie, czyli jakie rady pan profesor dałby młodym adeptom filozofii? Czy wybór filozofii jako przedmiotu studiów się opłaca? I co może w takim razie z pana profesora perspektywy, co ten wybór dał panu profesorowi w życiu? No tak, ja bym powiedział, mimo że to był wybór dokonywany
z innych powodów, to dał mi zawód, który mnie odpowiada. Ale to jest sprawa subiektywna. To był zawód, który był dla mnie ciekawy i który dawał mi wielką swobodę życia jakąś. Więc mnie ten zawód odpowiadał, ale nikomu bym tutaj nie doradzał tego. Natomiast filozofia, ja myślę, dla każdego jest ważna właśnie z tych względów światopoglądowych. No jednak każdy potrzebuje jakiejś odpowiedzi na te pytania światopoglądowe. I filozofia jednak tu coś wnosi, jeżeli nie daje żadnej stanowczej odpowiedzi, to przynajmniej wiemy, na czym polegają te trudności. To się bardzo potem odbija w naszym stosunku do innych ludzi. Mnie się filozofia wydaje rzeczą cenną. A jako zawód odpowiadającą pewnym ludziom, pewnym typom ludzi. Jakie to cechy charakteryologiczne dysponują do takiego zawodu? Czy są jakieś szczególne dla filozofów, czy może dla wszystkich naukowców? Nie potrafię powiedzieć na to pytanie. Pytam między innymi dlatego, że pan profesor był mężem takiego naukowca, sensu stricto, że tak powiem, mianowicie żona pana profesora była, pani profesor Aleksandra Przemęcka była biologiem. Tak. Ciekawy jestem, czy państwo kiedyś pracowali wspólnie, czy pan profesor interesował się na przykład filozofią biologii? Albo i też jaki był stosunek pani profesor Przełęckiej do roboty filozoficznej? No więc tak się złożyło, że jednym z tych, tego przedwojennego programu filozofii, jednym z egzaminów był egzamin z przedmiotu pobocznego. I ja wybrałem jako ten przedmiot poboczny biologię. Chodziłem na bardzo ciekawe wykłady profesora Dębowskiego, wstęp do biologii, i u niego zdawałem, to taki był niewielki egzamin właśnie z tego wstępu do biologii, więc coś z tą biologią miałem wspólnego. Natomiast z tym, co robiła moja żona, to nic. To była tak praca specjalistyczna. Ona była, no, można powiedzieć, cytochemikiem pracującym tymi metodami mikroskopii elektronowej, prawda? Bardzo się śmiała, kiedy znajomi pytali ją, jak tam dbać o kwiatki, prawda? Bo ona właściwie dopiero wtedy, kiedy zobaczyła coś w mikroskopie elektronowym, dowiedziała. Więc tutaj nie było niczego wspólnego. A co ona natomiast, ale to muszę pani opowiedzieć. Kiedy ona, taki profesor Altberzance, która kierowała tam jej studiami, kiedy powiedziała, że wychodzi za mąż, za filozofa, to profesor Albertanka powiedziała: bardzo dobrze, dziecinko, będziesz miała wesołe życie. Więc może specjalnie wesołego nie miała żona, ale jakiś taki element nie na serio. Ja do tego wnosiłem jednak do tego małżeństwa. Ona na ogół nie czytywała moich prac. A jeżeli czytała te na przykład prace etyczne, to się dziwiła, że można być takim ekshibicjonistą. Ale łączyły państwa między innymi zainteresowania muzyczne. A tak. Ja właśnie mówiłem kiedyś, poznałem żonę na koncercie symfonicznym. Tak. Żona dość dobrze grywała na fortepianie. No tak. Dla mnie muzyka to była w życiu ważna rzecz. Ja sam na żadnym instrumencie porządnie nie grywałem, ale jednak odczytywałem sobie na fortepianie różne utwory.
do dzisiejszego dnia właściwie. Ta muzyka jest wielką pociechą, można powiedzieć. Więc dlaczego tak jest? Na czym to przeżycie muzyczne polega? Dlaczego ja z łzami zachwytu słucham pewnych utworów? Nie potrafię powiedzieć. To wyście powinni odpowiedzieć na to, muzykologowie. Coś kiedyś próbowałem na ten temat pisać, ale też się w tym odwoływałem do muzykologów. A których pan profesor kompozytorów ceni najwyżej? Których najchętniej pan profesor słucha? Ja powiedziałbym, no na pewno tych wielkich, prawda, Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina. Ale mam też takich ulubionych, na przykład jak Schubert. Takie utwory jak cykl, ten pieśni Winterreise, czy jakiś kwintet smyczkowy. Coś, czego słucham z najwyższym zachwytem i wzruszeniem. Teraz niedawno miałem taki przykład. Schuberta, wariacje na temat walca Diabellego. No, pamięta pani, prawda? Diabelli się zwrócił do kompozytorów z prośbą, żeby każdy z nich napisał wariację na temat jego walczyka. Beethoven w pierwszej chwili powiedział Schusterfleck, to znaczy szewska łata, a potem napisał 33 wariacje, jedną ze swoich arcydzieł przecież. A inni napisali tak, jak ich o to proszono, prawda, i powstało 50 takich wariacji. Kiedyś nadawano tutaj 10 z nich, ostatnia była wariacja napisana przez Schuberta. I po tych takich mniej czy bardziej konwencjonalnych wariacjach zabrzmiała ta miniatura Schuberta. Coś tak prostego, pełnego liryzmu, że miało się wrażenie, że to głos z jakiegoś innego świata. Jeszcze jedno potwierdzenie właśnie tego Schubertowskiego jakiegoś czaru. Ze współczesnych mi kompozytorów, no to bym Szostakowicza wymienił. Bardzo sobie cenię, no, jego kwartety, to zachwycam się nimi. Ale i te preludzie, i fugi fortepianowe, przecież piękne. Brak mi tutaj właśnie tych koncertów, na które myśmy mieli zawsze abonament przez kilkadziesiąt lat. Do pewnego stopnia zastępują to teraz audycje radiowe, ale no to tak. Jest tylko pewnie jakaś to wiosna. Do pewnego stopnia. Chociaż ja nie jestem tak bardzo wrażliwy na tę zmysłową stronę muzyki. Więc nawet jeżeli to nie jest doskonałe, to jednak je potrafię się zachwycić takim utworem. No, szczyt taki właśnie tego niezmysłowego podejścia do muzyki, to był taki, o którym opowiadał mi znajomy, że zastał kiedyś swojego przyjaciela, muzyka, który czytał partyturę ze łzami w oczach. Chciałabym jeszcze popytać pana profesora o kwestie polityczne. Po pierwsze, chyba nie jest tajemnicą, że jest pan profesor z przekonania socjalistą, chociaż pochodzi pan profesor, no można powiedzieć, z dość bogatej rodziny. Jak to się stało? Co ukształtowało te poglądy czy przekonania? No właśnie sympatię? To. Właśnie to. Ja już przed wojną byłem jakiś zawstydzony z powodu tej swojej jakiejś uprzywilejowanej pozycji takiej bytowej, społecznej, na przykład w stosunku do niektórych moich kolegów.
No a potem... cała ta moja filozofia, taka metafizyczna, to zawiera wizję jakiś człowieka jako kogoś no, zasługującego na litość. To znaczy mam taką jakoś poczucie no, kruchości tego bytu ludzkiego. Tak jak cytuję tu Gombrowicza, prawda? O piekło ocieram się na każdym kroku. I wobec tego skłaniam się do takiego socjalistycznego państwa opiekuńczego, w którym nawet nieudacznik nie czułby się poniżony. Nawet jeżeli to jest za cenę pewnych wolności, bo to jednak tak bywa. Zresztą taki wpływ też na mnie wywarli na przykład moi mistrzowie i kotarbińscy, i ososcy. Byli, no można powiedzieć, lewicowi. Przed wojną, ale nawet bezpośrednio po wojnie. To znaczy z pewną aprobatą przyjmowali, zwłaszcza w pierwszym okresie, te hasła socjalistyczne, które się wtedy głosiło. Kotarbiński odwiedził kiedyś swój dwór rodzinny tam w Chrzęsnym pod Warszawą. W tym dworze była teraz Państwowy Dom Dziecka. I on mówi, bardzo dobrze, tak właśnie powinno być. Przed wojną to był dwór, w którym mieszkały panie. Jedynym ich obowiązkiem było być piękną. Więc oni wyraźnie właśnie tutaj no, sami popierali te hasła socjalistyczne. No potem okazało się oczywiście, że ta ich realizacja, prawda, w tym realnym socjalizmie no, była daleka od tego, czego się spodziewano. Można powiedzieć, że należy pan profesor do tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. I Kazimierz Twardowski, czyli twórca tej szkoły, wyraźnie mówił, że filozof do polityki nie powinien się mieszać, że to są dwie różne działalności. Tymczasem, no, zwłaszcza współcześnie, obserwujemy, że bardzo często filozofowie właśnie angażują się w te kwestie polityczne i myślę, że można to tłumaczyć dwojako. Albo dlatego, że uważają, że te sprawy są właśnie mało ważne, albo dlatego, że sądzą właśnie, że są bardzo ważne. Jaki jest pan profesor stosunek do tych kwestii? No, to ja jestem wbrew określeniu Arystotelesa zwierzęciem apolitycznym. Mhm. Apolitycznym. Ale to znaczy obca mi jest ta problematyka polityczna. Nie wydaje mi się ważna. Nie potrafię jakoś jej docenić. Ale muszę się przyznać, że to jest grzech apolityczności. Ja mam z tego powodu właściwie wyrzuty sumienia. Bo jednak, jak się chce coś w świecie zmienić na lepsze, to nie można takiej postawy apolitycznej zachowywać. No ale to są właśnie sprawy no, subiektywne. No nie potrafiłem sobie wyrobić jakiegoś takiego zainteresowania tą problematyką polityczną. Pisywałem nawet właśnie takie jakieś ogólne rozważania polityczne. Ale to były właśnie rozważania ogólne. Zwłaszcza w tym trudnym okresie stanu wojennego, pamiętam. Opublikowałem nawet
polityce artykuł przeciwnik, istota taka jak my. A potem w odrodzeniu parę artykułów w podobnym duchu ujęte. No ale to no, nie wszystko od nas zależy. No. Jest się, prawda, ma się jakieś autentyczne zainteresowania czymś, albo się nie ma, prawda. Mam jeszcze ostatnie pytanie do pana profesora. Otóż Kartezjusz kojarzy się ogółowi z jego słynną sentencją cogito ergo sum, a Pascal z człowiek jest tylko trzciną myślącą. A jakby pan profesor wyraził swoje credo filozoficzne? Czy chciałby pan profesor być kojarzony z hasłem wezwanie do samozatraty? Czy może wróg, istota taka jak my? Co by to było? Panie Aniu, nikt niczego nie będzie kojarzył z moim nazwiskiem, bo o mnie zapomni natychmiast. Ja nie jestem twórcą żadnej jakiejś nowej idei filozoficznej. Opowiadam się za taką, a nie inną, ale niczego takiego nie stworzyłem. Tu nieraz przypominam to powiedzenie Einsteina, kiedy go pytano, prawda, jaką on stosuje metodę notowania myśli, odpowiedział, proszę pana, myśl to taka rzadka rzecz. Więc ja, pani Aniu, żadnej myśli nie znalazłem. Także nie martwię się o to, z czym mnie będą kojarzyli. W takim razie sami się będziemy musieli o tym przekonać, skoro pan profesor nie chce nam wyznać się, jakie tutaj były pana profesora preferencje. No wkrótce się przekonacie. W każdym razie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No ja dziękuję.